Recytacja Cyprian Kamil Norwid Fortepian Chopina Do Antoniego C La musique est une chose étrange Byron L'art c'est l'art et puis voilà tout Branger. Byłem u ciebie w te dni przedostatnie niedocieczonego wątku pełny jak mit blady jak świt gdy życia koniec szepce do początku, Nie stargam cię ja, nie, ja uwydatnie. Byłem u ciebie w te dni przedostatnie, gdy podobniałeś co chwila, co chwila do upuszczonej przez Orfeja liry, w której się rzutu moc z pieśnią przesila i rozmawiają z sobą struny cztery, trącając się po dwie po dwie i szemrząc z cicha zaczął, że on uderzać w ton, czy taki mistrz, że gra choć odpycha. Byłem u ciebie w te dni Fryderyku, którego ręka dla swojej białości, alabastrowej i wzięcia i szyku i chwiejnych dotknięć jak strusiowe pióro, mięszała mi się w oczach z klawiaturą słoniowej kości. I byłeś jako owa postać, którą z marmurów łona niźli je kuto odejma dłuto, geniuszu wiecznego pigmaliona. A w tym coś grał i co zmówił ton i co powie, choć inaczej się echa ustroją, niż gdy błogosławiłeś sam ręką swoją wszelkiemu akordowi. A w tym coś grał, Taka była prostota doskonałości peryklejskiej, jakby starożytna, która cnota, w dom odrzewiowy wiejski, wchodząc, rzekła do siebie. Odrodziłam się w niebie i stały mi się arfą, wrota, wstęgą, ścieżka, hostje, przez blade widzę zboże, Emanuel już mieszka na taborze. I była w tym Polska, od zenitu, wszech doskonałości dziejów, wzięta tęczą zachwytu, Polska przemienionych kołodziejów, też sama zgoła, złotopszczoła. poznał ci, żebym ją na krańcach bytu. I oto pieśń skończyłeś, i już więcej, nie oglądam cię, jedno słyszę coś, jakby spór dziecięcy, a to jeszcze kłócą się klawisze o niedośpiewaną chęć. I trącając się z cicha, po ośm, po pięć, szemrzą, począł, że grać czy nas odpycha? O ty, co jesteś miłości profilem, któremu na imię dopełnieniem, te, co w sztuce mianują stylem, iż przenika pieśń, kształci kamienie. O ty, co się w dziejach zowiesz erą, gdzie zaś ani historii zenit jest, zwierz się razem duchem i literą i est. O ty doskonałe wypełnienie, jakikolwiek jest twój i gdzie znak, czy w Fidiasu, Dawidzie, czy w Chopinie, czy w eschylesowej scenie zawsze zemści się na Tobie, brak. Piętnem globu tego niedostatek. Dopełnienie go boli. On rozpoczynać woli. I woli wyrzucać wciąż przed się zadatek. Kłos, gdy dojrzał jak złoty kometa, Ledwo że go wiew ruszy, Deszcz pszenicznych ziarn pruszy, Sama go doskonałość rozmieta. Oto patrz, Fryderyku, to Warszawa. Pod rozpłomienioną gwiazdą, dziwnie jaskrawa. Patrz organy u fary, Patrz twoje gniazdo, Owdzie patrycjalne domy stare, Jak pospolita rzecz, Bruki placów głuche i szare, I zygmuntowy w chmurze miecz. Patrz z zaułków w zaułki, Kaukaskie się konie rwą, Jak przed burzą jaskółki. Wyśmigając przed półki po sto po sto gmach zajął się ogniem, przygasł znów, zapłonął znów i oto pod ścianę Widzę czoła ożełobionych wdów kolbami pchane. I znów widzę, aż dymem oślepian, Jak przez ganku kolumny sprzęt podobny do trumny Wydźwigają runął, runął twój fortepian. Ten co Polskę głosił od zenitu, wszech doskonałości dziejów, wziętą hymnem zachwytu, Polskę przemienionych kołodziejów, ten sam runął na bruki z granitu i oto, jak zacna myśl człowieka poterany jest gniewami ludzi lub jak od wieka wieków wszystko, co zbudzi. I oto, jak ciało Orfeja, tysiąc pasy rozdziera go w części, a każda wyje, nie ja, nie ja, zębami chrzęści. Lecz ty, lecz ja, uderzmy w sądne pienie, nawołując, ciesz się późny wnuku, jękły głuchy kamienie, ideał sięgnął bruku. Część druga Cyprian Kamil Norwid, fortepian Chopina, Interpretacja. Wspaniały, bogaty treścią, wieloznaczny, filozoficzny wiersz. O czym chce nam w nim opowiedzieć Norwid? Odpowiedź nie jest prosta. Dla mnie ten wiersz jest wielkim hymnem o miłości do ojczyzny. Norwid stara się nam powiedzieć, na czym ona polega, jak ją rozpoznać. Pokazuje nam, na czym polega polskość. W Dzień Niepodległości 11 listopada, taka odpowiedź wydaje się szczególnie aktualna. Ten wiersz to przede wszystkim malarskie obrazy i filozoficzne rozważania na bazie ważnych doświadczeń z życia autora. Pierwsze dotyczy spotkania z Chopinem w Paryżu. Norwid słucha jego koncertu w te dni przedostatnie. Wkrótce wielki muzyk umrze. Teraz jednak na oczach poety, malarza, jednoczy się ze swoim instrumentem. Gdzie w tym opisie jest mowa o miłości do ojczyzny? W słowach: I była w tym Polska od zenitu, Wszech doskonałości dziejów, Wzięta tęczą zachwytu, Polska przemienionych kołodziejów. Taż sama zgoła złoto pszczoła, Poznałbym ci, że ją. Na krańcach bytu. Ten, kto kocha, potrafi rozpoznać miłość tego drugiego, zrozumieć i poczuć, że stawia ona miłującego na granicy życia i śmierci. Na granicach bytu znajduje się przecież nicość. To właśnie miłość sprawia, że ze słuchania muzyki Chopina rodzi się tęcza zachwytu, pojawia się taż sama zgoła, złotopszczoła. I ta miłość. Przemienia kołodzieja. W kogo? Jak to się dzieje? Odpowiedzi Norwid będzie szukał w umieszczonej w środku wiersza części. W osobistym przeżywaniu mocy i piękna sztuki. Moc sztuki to moc przemieniania. Piękno sztuki budzi zachwyt. Drugim doświadczeniem, któremu poświęcona jest trzecia, ostatnia część wiersza, jest historia zniszczenia fortepianu. Na którym Chopin grał w Polsce, w Pałacu Zamojskich. Dewastacja pałacu była odpowiedzią żołnierzy na zamach 19 września 1863 roku na generała Teodora Berga, namiestnika Królestwa Polskiego, który stłumił Powstanie Styczniowe, a potem represjonował wspierającą je ludność. Zamachowcy strzelali i zrzucili bombę z okien pałacu na przejeżdżającego nowym światem generała. Bezskutecznie. Uciekli. Konsekwencje ponieśli mieszkańcy pałacu. Zostali natychmiast aresztowani. W wierszu jest kilka nieścisłości historycznych. Norwid nie pisze o tym, co stało się przyczyną dewastacji pałacu. Płonął nie pałac, a zgromadzone na dziedzińcu meble, w tym właśnie fortepian. Demolowała nie jazda te konie kaukaskie, a piechota litewska. żałobione wdowy kolbami pchane pojawią się dopiero na jesieni, bo wtedy okazywanie żałoby po Polsce zacznie być karane. Nie to jest jednak ważne. Norwid pisze wiersze jakby ponad czasem. Jest przy tym szczególnie wyczulony na cierpienie swojego narodu, stąd nagromadzenie tego przykładów. Norwid powtarza frazę o Polsce od zenitu wszech doskonałości dziejów, znów pisze o hymnie zachwytu, o Polsce przemienionych kołodziejów. Nie wzywa jednak do walki z okupantem. Jego powołanie nie jest powołaniem żołnierza, lecz poety sieroty, powołaniem artysty malarza. Tworzy poezję, która uwieczni Polskę i polskość. Czym jest dla niego zatem Polska i Polskość? U podstaw odniesienia Norwida do polskiej polskości leży miłość. Tak to ona jest siłą napędową sztuki, która jest w tej miłości dopełnieniem. O ty, co jesteś miłości profilem, któremu na imię dopełnienie. Każde to słowo i ty i miłości dopełnienie ma swoją szczególną wagę i jest przez autora wyróżnione dużymi literami. Lub ich rozstrzelaniem. Dalej pojawią się słowa równie istotne, duch i litera, doskonałe wypełnienie, rozpoczynać i pisane dużymi literami słowo brak. Jak odczytać to przesłanie? Genialna sztuka Norwid stawia w jednym rzędzie fidiasza, greckiego rzeźbiarza, żydowskiego psalmista Dawida, Ischillosa twórcę tragedii greckiej i Chopina, muzyka. Wydaje się być dopełnieniem, wcieleniem tego, co doskonałe. Jednak kontakt z tym dopełnieniem boli. Piękno absolutne uświadamia nam, rodzi w nas pragnienie, którego istnienia dotąd nie podejrzewaliśmy. Budzi się w nas poczucie jakiegoś braku. Chcielibyśmy posiąść piękno, mieć je na własność. Jednak piękna nie można posiadać, nie można go dotknąć, trudno nawet je opisać. Ono jest jakoś nieuchwytne, wciąż rozpoczyna, pozostawia człowieka z niedosytem, z rozbudzonym pragnieniem i właśnie niezespokojenie tego pragnienia boli. Człowiek chce być obok pięknego człowieka, słuchać pięknej muzyki. Zdaje jednak sobie sprawę, że tego pragnienia nie może zaspokoić raz na zawsze, że ono rośnie, że pojawia się wciąż i wciąż. Człowiek cierpi z powodu doskonałości piękna, również dlatego, że uświadamia mu ono własną brzydotę i ułomność. Stąd często chęć zniszczenia piękna wraz z jego nosicielem lub twórcą. Skoro nie mogę go posiadać, niech nie posiada go nikt więcej – Niech przestanie się pojawiać. Jak działa piękno u podstaw, którego leży miłość. Miłość sprawia, że twórca, artysta utożsamia się ze swoim dziełem. Alabastrowe ręce Chopina w czasie paryskiego koncertu zlewają się ze słoniową kością klawiatury. Orfeusz staje się jednością ze swoją lirą. Grecką religią stało się piękno. Piękno harmonii, a ta jest doskonałą równowagą między duchem i literą. Greckie piękno potrafi siłą miłości Pigmaliona ożywić, wyrzeźbiony z kości słoniowej, posąg Galatei. Piękno Chopina to piękno miłości do ojczyzny. Jest to miłość z ducha chrześcijańska. Jest słowami Chrystusa umierającego na krzyżu. Konsummatum est wykonało się. Wraz z Jego śmiercią dopełniła się, właśnie dopełniła zbawcza misja Chrystusa. Do czego prowadzi grecka religia piękna? Odpowiedź znajdujemy w micie Orfeusza. Orfeusz zostaje rozczarpany przez nimfy zazdrosną jego miłość do Eurydyki. Umierając, Orfeusz odrzuca Lirę, z którą się utożsamił. Chopin wkrótce umrze przedwcześnie, nie dociekając wątku, a jego fortepian z Warszawy będzie podobni jak ta lira, roztrzaskane przez pełne gniewu żołnierzy na dziedzińcu Pałacu Zamojskich. Taki los czeka również każdego, kto zbudzi innych ze snu, z marazmu. Każdy, kto kocha, tworzy lub zachwyca się pięknym. Czeka go poteranie. Przez tych obudzonych, tych, co nienawidzą i chcą zniszczyć to, co piękne. Wróćmy do pytania o piękno. Na czym polega chrześcijańskie piękno Polski? To piękno przemienionych kołodziejów, ach ten wciąż żywy mit Piasta Kołodzieja lub Oracza z kroniki Gella Anonima. Chrystus przemienił się na górze tabor wobec swoich najbliższych uczniów: Piotra, Jakuba i Jana. Na czym to przemienienie polegało? Na czym ma polegać przemienienie Polaków? Odzież Chrystusa stała się niezwykle nieziemsko biała. Rozmawiał ze znajdującymi się w niebie prorokiem Eliaszem i Mojżeszem, a na koniec z obłoku rozległ się głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Czy właśnie tak przemienią się Polacy? Chrystus schodząc z góry tabor. Zabronił o tym mówić przed swoim zmartwychwstaniem. Zrozumienie sztuki jest dostępne tylko dla wybranych. Często jednak dopiero śmierć artysty otwiera oczy i usta tym, którzy byli jego świadkami. Uczniowie Chrystusa, schodząc z góry, spierali się, co to znaczy powstać z martwych. Podobnie jest z Polską i polskością. Ona zostaje uwieczniona. Paradoksalnie właśnie wtedy, gdy Polska jako państwo już nie istnieje. Uwiecznia ją, a więc uwalnia od czasu, który jest brakiem, właśnie sztuka Chopina. To ona sprawia, że grecka cnota, wchodząc w dom odrzewiowy, odradza się w niebie. Drewniane wrota i ich skrzyp stają się harfą, ścieżka, wstęgą, zboże stanie się hostią. I przyjdzie Polska Emanuel, co oznacza Bóg z nami, bo jak napisze w następnej zwrotce, i była w tym Polska. Tak rodzi się mit polski i polskości. To, co doskonałe, nie umiera przecież wraz ze śmiercią twórcy i wraz ze zniszczeniem jego instrumentu. Mało tego, śmierć artysty, zniszczenie instrumentu. Wydaje się nie końcem, lecz początkiem rodzącego się mitu. Norwid widzi te narodziny, oczami malarza, w paryskim salonie, słuchając Chopina w te dni przedostatnie i dalej, pełne jak mit. Mit uwiecznia dzieło artysty, czyni je nieśmiertelnym, wolnym od presji czasu i niedoskonałości materii, od tego, co jest znakiem. Braku, pisze Norwit, gdy życia koniec szepce do początku, nie stargam cię. Ja nie, ja uwydatnię. Dzieło twórcy będzie brzmiało szczególnie doskonale wtedy, gdy twórca i jego instrument zamilkną. Czy taka jest istota muzyki? Składa się ona przecież z dźwięków przedzielanych ciszą. Niektórzy twierdzą, że to właśnie te przerwy, to milczenie. Ta cisza tworzy muzykę, reszta jest hałasem, który bez ciszy, bez tego braku dźwięku nie ma sensu. Norwid zapytał muzykę Chopina i Orfeusza. Zaczął, że on uderzać w ton, czy taki mistrz, że gra choć odpycha. Czy Norwid myślał o sobie? We wprowadzającym do wiersza motto powtórzy za Beranżerem, sztuka jest... Sztuką i niczym więcej. Zacytuję z Byronem, że muzyka jest rzeczą osobliwą. Norwid za życia wyda wiele swoich wierszy. Umrze niedoceniony, zapomniany. Narodzi się jako wieszcz już w XX wieku. Czy towarzyszyło mu poczucie, że po śmierci będzie miał swój udział w micie Polski, że sam stanie się mitem, że polskość nie będzie się mogła bez jego wierszy obejść, że stanie się wieszczem ojczyzny, którą tak ukochał? Norwid wie, że wszystko to, co odnosi się do greckiego mitu lub chrześcijańskiego zmartwychwstania, dla swojego uwydatnienia, uwiecznienia, musi podlegać prawu czasu, prawu niedoskonałości materii i przeminąć, rozpaść się w proch. To samo spotka jego własną twórczość i jego osobę. I właśnie dlatego może paradoksalnie uspokoić późnego wnuka, wezwać go by się cieszył. Śmierć, cierpienie, zniszczenie nie są śmiercią, cierpieniem, zniszczeniem. One są konieczne, by mit zwyciężający czas i przestrzeń mógł się narodzić. By mógł ożyć posąg z kości słoniowej. Gdy jękły głuche kamienie, a ideał sięgnął bruku, zaczął się czas oczekiwania. Ewangeliczne ziarno zostało rzucone na ziemię, roztrzaskane na warszawskim bruku. Śmierć Chopina i zniszczenie jego fortepianu nie oznaczają zwycięstwa zła królestwa braku. One są konieczne. By Polska zmartwychwstała, by stała się krajem przemienionych kołodziejów, przemienionych tak, jak Chrystus na Górze Tabor. Dziękuję.